W dniach 24-26 marca w naszej stolicy odbyły się Warszawskie Dni Informatyki, czyli największa w Polsce konferencja IT. Pierwszy dzień to debata w Senacie prowadzona pod przewodnictwem senatorów Marka Rockiego oraz Kazimierza Wiatra. Jej tematem przewodnim było wychodzenie naprzeciw standardom XXI wieku w polskim sektorze IT. Warszawskie Dni Informatyki, jubileuszowa piąta edycja. Zaczęliśmy w 2010 roku. Właściwie można powiedzieć, wyrośliśmy z lokalnej inicjatywy, którą były pierwsze Warszawskie Dni Informatyki, w ramach których mieliśmy dwie ścieżki, raptem 700 uczestników. W tej chwili tych ścieżek jest 8 uczestników, właściwie o rząd wielkości więcej. Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy jednymi z największych wydarzeń, właściwie największym wydarzeniem IT w Polsce. Kolejne dwa dni to już ogólnodostępne, darmowe warsztaty i projekcje prowadzone przez wykładowców akademickich, studentów już zasłużonych w świecie IT, czy największych znawców, w tym też sponsorów, Asseco Poland, Accenture czy Signity. W tym roku widzimy 6 trendów. Po pierwsze, to jest rozmycie granicy między rzeczywistością wirtualną a rzeczywistością faktyczną, czyli mówimy o rozszerzonej rzeczywistości w tej chwili. Dalej widzimy rozwój crowdsourcingu jako trend, który wpłynie zarówno na to, jak ludzie pracują, w jaki sposób rozwiązują problemy i jak firmy bez granic można budować. Całość podzielona została na bloki tematyczne, ułatwiające wybranie określonych zagadnień. Oprócz konferencji na terenie kampusu Mini Politechniki Warszawskiej została zorganizowana giełda pracy IT, dzięki której studenci dowiedzieć się mogli, czego oczekują od nich przyszli pracodawcy. Z roku na rok Warszawskie Dni Informatyki przyciągają coraz większą rzeszę studentów czy prelegentów. Trzymamy kciuki, aby szósta już edycja zgromadziła przynajmniej pięciocyfrową liczbę uczestników. A może w przyszłości, dzięki wydarzeniom właśnie takim jak to Polska stanie się pionierem w dyktowaniu nowych trendów IT. Patrycja Kurys, SGH TV.